Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik o pielęgnacji zimowej. Na moim kanale nie ma jeszcze takiego filmiku, w zeszłym roku właśnie nie nagrywałam, więc pomyślałam sobie teraz, że jest świetna okazja, żeby to nadrobić i pokażę Wam, co używam właśnie w tym roku. Jeśli chodzi tak ogólnie o zimę, to oczywiście będąc na zewnątrz, to oczywiście staram się ochronić moją twarz przede wszystkim jak najlepiej przed tym silnym wiatrem oraz mrozem, czyli najlepiej jak największym kapturem, jeśli nie, to chociaż postawionym troszeczkę wyżej, szalikiem, czapką, rękawiczkami itd. Jeśli wchodzę do pomieszczenia, to jak najszybciej właśnie rozpinam kurtkę, ściągam ewentualnie czapkę, jeśli właśnie mam na głowie i szalik, żeby tak jakby pomóc mojemu organizmowi się szybciej zaadaptować do tych właśnie nadchodzących ciepłych temperatur. I w ogóle tutaj u mnie w mieszkaniu na przykład nie mogę chodzić w krótkim rękawku, ponieważ nigdy nie rozkręcam właśnie, nie odkręcam grzejników tak mocno. U mnie temperatura, nie wiem jaka jest dokładnie, ale jest tak dosyć chłodno, średnio bym powiedziała, więc muszę zakładać zawsze sobie jakiś sweterek. Nie cierpię takiego suchego, gorącego powietrza. Moja cera naczynkowa tego zupełnie nie toleruje. Choć z drugiej strony nie lubię też marznąć, ale wolę siedzieć tutaj w jakichś grubszych skarpetkach i w swetrze, niż właśnie po prostu się dusić, bo ja jeżeli wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, w którym właśnie panuje taka duchota, bardzo gorące, suche powietrze, momentalnie dostaję wypieków na twarzy, robi mi się słabo, gorąco, co wszystko po kolei, więc tutaj u siebie w mieszkaniu staram się utrzymać taką bardziej chłodną temperaturę, taką właśnie, że czuję się komfortowo w jakiejś bluzie czy w jakimś sweterku i też o wiele lepiej się śpi, w ogóle lepsze jest powietrze do oddychania. I oczywiście też przychodząc z dworu nie piję od razu jakiejś gorącej herbaty, poczekam aż troszeczkę ostygnie i tak dalej. Więc jeśli chodzi o pielęgnację, to tutaj zimą tak naprawdę nie zmienia się aż tyle, bym powiedziała. Moja pielęgnacja, jeśli mnie oglądacie od początku, to na pewno wiecie, że ja uwielbiam wszelkiej maści oleje, masła i tym podobne, więc tutaj tak naprawdę za wiele się nie zmienia. Może zacznę po prostu od ciała, od mycia. Więc ja biorąc prysznic zimą stawiam albo na właśnie taki olejek do mycia, jak ten Balea kiedyś Wam pokazywałam, bardzo fajny jest, myślę, że teraz na wyjazd do Polski znowu go sobie kupię, lub właśnie coś, takie żele do mycia ciała, które przypominają mi zapachem bardziej zimy, więc tak jak ten z Rossmanna dla mam tutaj, który ma taki ciepły, mleczny zapach, bardzo przyjemny, lub ten żel do mycia Alverde, który Wam pokazywałam, Kyoshe Chai, ma taki zapach delikatnie piernikowy. I w takie mokre ciało od razu też lubię rozsmarować oliwkę i ostatnio też non-stop męczę dwie oliwki, cały czas kupuję je sobie bez przerwy. To jest też ta oliwka dla mam Baby Dream, która pachnie migdałowo i ta ulubiona Alveade z porzeczką i kasi, tak? Porzeczka i patchouli. Bardzo je lubię. Przepraszam. Jeśli chodzi o peelingi, to tutaj też w sezonie zimowym troszeczkę częściej je wykonuję. Akurat skończyłam ten papajowy, w końcu go wykończyłam. Na razie żaden jakiś taki kupny mnie nie interesuje, więc pewnie znowu sobie zrobię kawowy lub jakiś podobny. To tutaj robię peeling, powiedziałabym, raz na 10-14 dni, coś takiego. I jeżeli smarowuję właśnie oliwkę w moje ciało, w takie mokre właśnie, to ja też nigdy nie szoruję mojego ciała ręcznikiem. Obojętnie, czy to jest zima, czy właśnie lato, zawsze tak otulam się ręcznikiem i tak jakby głaszczę po tym ręczniku. Nigdy właśnie nie przecieram ani twarzy, ani włosów, ani właśnie całego ciała. I zimą takie olejowanie mojej skóry, no nie do końca mi wystarcza. Moje nogi szczególnie się tak troszeczkę przesuszają, są bardziej suche. Myślę, że to po prostu przez tarcie z spodniami i tym podobne. Więc tutaj czasami jeszcze dodatkowo właśnie muszę je nakremować. I teraz też kończę jakąś resztkę bielendy, chyba czarna oliwka. Nie za bardzo mnie zachwyciła, więc nie polecam. Ale tutaj lubię też stosować coś na bazie masła, na przykład shea czy kokosowego. Ale tak jak mówię, akurat wykańczam resztki, więc niczego nowego sobie nie kupuję, ale używam tutaj do nóg właśnie kremów do rąk Essence z limitowanki zimowej, które właśnie bazują na maśle kokosowym i maśle shea. A zużywam je dlatego do nóg, ponieważ te zapachy strasznie mnie męczą, bardzo mi się nie podobają i właśnie do rąk są dla mnie zbyt blisko mojego nosa i dlatego stosuję je na nogi i tutaj świetnie się sprawdzają, bardzo fajnie nawilżają, natłuszczają skórę, więc tutaj je właśnie zużywam. W ogóle zalecam właśnie
cokolwiek na bazie jakichś takich maseł. Tutaj świetnie się takie rzeczy właśnie sprawdzają. Jeśli chodzi o pielęgnację stóp, to tutaj wciąż używam mojego kremu Balea z mocznikiem, tutaj jest go 25%. I jeżeli wsmarowuję go w stopy, również wmasowuję go tutaj w skórę dłoni, szczególnie wokół paznokci, tutaj w skórki i też w sam paznokieć, żeby troszeczkę bardziej wszystko zmiękło. Ten krem na szczęście nie ma jakiegoś zapachu miętowego, ani takiego typowego właśnie zapachu kremu do stóp, więc spokojnie możemy go też używać do rąk, co jest naprawdę bardzo fajne. Na noc stosuję do rąk taką maskę Pizzvai, to jest taka maska o zapachu lawendowym. Ona mnie szczególnie za bardzo nie zachwyciła, ten zapach jest taki troszeczkę nie ostry, ale trochę taki sztuczny jakby, nie wiem. Nie za bardzo mi się podoba, więc tej samej dokładnie pewnie nie kupię, ale jest tam jeszcze druga maska tej firmy, więc zobaczę, może tą się zainteresuje. Ale jeśli chodzi o działanie, to jest naprawdę całkiem w porządku. Nie jest też taka jakoś bardzo tłusta, nie musimy zakładać rękawiczek na tą maskę. Normalnie możemy położyć się spać i bardzo fajnie właśnie nawilża dłonie. Co jeszcze? Jeśli chodzi o włosy, tutaj jeśli chodzi o ciało, to chyba wszystko już powiedziałam. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to tutaj normalnie moje włosy myję i stosuję po umyciu jakąś odżywkę, maskę. Czasem jeśli mam ochotę i mam więcej czasu, to zostawiam ją oczywiście dłużej we włosach i chyba wiecie, co stosuję do włosów aktualnie. Myję je tym gęstym mydłem, ale kończę już właśnie te maski babuszki Agafi, drożdżową i jajeczną i zamówiłam sobie ostatnio taki turecki balsam Planety Organiki i jak na razie użyłam go 2 razy, ale jestem działaniem naprawdę zachwycona, świetnie się sprawdza, ale jeszcze za wcześnie, żeby zrobić taką ogólną recenzję, taką porządną, więc jeszcze troszeczkę odczekam. On ma bardzo intensywny zapach, trzeba lubić zapach cynamonu, bo jest naprawdę bardzo intensywny, jak takie cynamonowe perfumy prawie i ten zapach też się utrzymuje we włosach, muszę powiedzieć, ale działanie ma naprawdę super. Zobaczymy właśnie, jak to będzie jeszcze w dalszym stosowaniu. W zimą też staram się częściej olejować moje włosy, więc staram się to robić przed każdym umyciem i jak najlepiej na całą noc. Po umyciu, po właśnie zastosowaniu też takiego balsamu, w końcówki zawsze wcieram olej śliwkowy. Bardzo świetnie się sprawdza tutaj właśnie, żeby ochronić końcówki przed rozdwajaniem się, przed takim tarciem. Jak wiecie, ja silikonów nie stosuję i w sumie z tego względu, bo nie stosuję silniejszych detergentów do mycia moich włosów, bo podrażniają moją skórę głowy. Bardzo się przesusza, swędzi, dostaje od razu łupieżu, więc tutaj muszę stosować jak najdelikatniejsze detergenty, a tutaj silikony, jak wiemy, odpadają, więc ja moje końcówki chronię właśnie olejami i tutaj też świetnie się sprawdzają właśnie oleje u mnie, moje końcówki nie rozdwajają się jakoś nadmiernie. Całkiem normalnie mogę podcinać moje włosy nawet tylko 2 razy do roku i wszystko będzie ok, nie mam jakichś rozdwojonych końcówek. I tutaj też zwracam uwagę, jeśli ubieram kurtkę i szalik, zwracam na to uwagę, jeżeli mam włosy rozpuszczone, żeby jakoś je zebrać, żeby właśnie nie ocierały non-stop o szalik czy kurtkę, bo wiadomo, przez takie mechaniczne tarcie też końce się bardzo szybko rozdwajają. Jeśli widzę, że moje włosy potrzebują jeszcze takiego jakiegoś ekstra nawilżenia, to robię sobie czasami płukanki lniane, to gotuję sobie po prostu siemienie lniane z wodą na taki gęstszy żel, po czym go po prostu rozrabiam na przykład w litrowej miarce z zimną wodą i tym właśnie spłukuję moje włosy. Też bardzo fajnie pomaga. To chyba tyle by było, jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to teraz przejdę do twarzy. Tutaj też może zacznę demakijażem. To w tym sezonie jesienno-zimowym lubię właśnie częściej stosować metodę OCM, tylko tą taką moją, czyli bez użycia szmatki. Ja tutaj oleje robię za każdym razem tak naprawdę różne, zależy jaki olej muszę akurat zużyć. To u mnie tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. No i olejem rozpuszczam tak jakby cały makijaż na twarzy, po czym ten olej wraz z rozpuszczonym makijażem, wszelkimi zanieczyszczeniami zmywam mydłem Alep. Ja tutaj to mydło sobie muszę odłamywać te kawałki, bo to mydło jest bardzo nieporęczne i to się u mnie bardzo fajnie sprawdza. Rano czasami też samym mydłem przemywam moją twarz, też bardzo fajnie się sprawdza. No i po takim umyciu, jak mam ochotę, użyję jakiegoś hydrolatu czy tego sprayu z żywymi witaminami, po czym stosuję jakieś serum. Ostatnio właśnie, odkąd się zainteresowałam tymi rosyjskimi kosmetykami, nie robiłam sobie żadnego serum własnoręcznie w domu. Nie mam na razie ochoty, myślę, że wrócę dopiero na wiosnę do tego. Zobaczymy. No i aktualnie kończę to serum Baikal. To jest to serum takie przeciwzmarszczkowe. To właśnie wykańczam i zamówiłam sobie ostatnio serum babuszki Agafi do lat 35, tak? Tak. To jest taka emulsja, to się nazywa serum. Taka mleczna emulsja. Użyłam dopiero kilka razy, więc za wiele nie mogę powiedzieć, ale to właśnie wmasowuję w moją skórę.
I po czym rano stosuję właśnie masło shea na wierzch. Ja mam tutaj z biochemii urody, jeszcze została mi mniej więcej połowa. Masło shea u mnie naprawdę się rewelacyjnie sprawdza, jeśli chodzi o ochronę przed tymi właśnie warunkami atmosferycznymi. Zachowuje się inaczej troszeczkę niż olej na skórze, ponieważ tutaj naprawdę skóra się nie błyszczy. Zostaje taka warstwa jakby prawie że silikonowa, bo skóra jest niesamowicie gładziutka, makijaż świetnie się rozprowadza i czujemy, że jest tam taka warstwa właśnie ochronna, że coś tam jest, taka jakby kołderka, ale masło shea naprawdę nie zapycha porów, nie przetłuszcza naszej cery. Po prostu ją odżywia, nawilża, nawet łagodzi takie podrażnienia. Ja teraz, będąc przecież 2 miesiące ponad chora, nie miałam ani razu tutaj suchych skórek, bo właśnie cały czas non-stop stosowałam masło shea, na usta też, po prostu wszędzie, gdzie tego potrzebuję, ale szczególnie jeśli wychodzę na zewnątrz, właśnie zawsze stosuję masło shea w takiej dość grubszej warstwie, bo to większa część się wsiąknie, a ta reszta zostanie właśnie jako taka delikatna warstewka i naprawdę makijaż trzyma się bardzo dobrze na tym. Jeśli chodzi o filtry na dzień, to tutaj w tym sezonie sięgam po nie rzadziej, przez cały listopad nie używałam, ponieważ miałam przez cały listopad tak brzydką pogodę, taką gęstą mgłę, że nie było po prostu sensu. Teraz używam filtrów na wierzch, na to właśnie masło, tylko jeżeli wiem, że jest jeszcze jasno i spędzę większą część na dworze, będę na dworze przez jakiś dłuższy czas, bo jeżeli tylko idę do samochodu i znowu wychodzę, to nie używam, to wolę właśnie ochronić moją twarz tym masłem, żeby właśnie ochronić ją przed tym mrozem, to jest dla mnie ważniejsze. Jeżeli stosowaliście już masło shea, macie ochotę wypróbować inne, mogę Wam polecić też masło kupłasu z Mazidą. Ja je kiedyś używałam i też bardzo wychwalałam. Przepraszam. Masło kupłasu tyle się różni od masła shea, że jest przede wszystkim konsystencją, ponieważ jest bardziej zbite, taki, jak taki kamień, potrzeba trochę więcej czasu, żeby się rozpuściło, ale też nie zapycha porów, świetnie łagodzi wszystko, nawilża, natłuszcza, też świetnie ochrania, więc mogę Wam te masła na pewno polecić. Wieczorem po myciu buzi używam jakiegoś oleju na twarz, to akurat sięgam po ten, który akurat muszę zużyć, tak naprawdę ja zawsze używam prawie każdego wieczoru innego. I to by było na tyle tak naprawdę. Jeśli chodzi o maseczki, peelingi, tego typu rzeczy, to stosuję to mniej więcej 2 razy w tygodniu. I tutaj niezmiennie jest to peeling enzymatyczny z E-Naturalne. I ostatnio właśnie cały czas męczę tą glinkę wałdajską. Bardzo ją polubiłam i te rzeczy stosuję 2 razy w tygodniu. To znaczy raz to i to mi wystarcza. Po algi sięgam rzadziej w tym sezonie, ponieważ algi, jak wiemy, bardzo mocno chłodzą, więc tutaj sięgam tylko po maskę algową, jeżeli widzę, że z moimi naczynkami dzieje się coś niedobrego i potrzebują właśnie jakiegoś mocnego ukojenia, to wtedy sięgam po maskę algową, ale tak to non-stop właśnie peeling enzymatyczny i właśnie ta glinka i to się u mnie sprawdza naprawdę rewelacyjnie. Jeśli chodzi jeszcze o pielęgnację ust, to oprócz właśnie tego masła shea, moim ulubionym balsamem jest też niezmiennie ten balsam Alverde, to jest ta klasyczna wersja, bo jest jeszcze taka wersja waniliowa, mandarynkowa, coś takiego, ale ona mi się za bardzo nie spodobała, ona jest bardziej, ten balsam jest bardziej taki twardszy i nie tak dobrze natłuszcza jak ten tutaj. Ten niezmiennie używam już od paru lat, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o peeling ust, to ja tutaj tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, najchętniej lubię to robić szczoteczką do zębów, bo tutaj nie muszę sobie przygotowywać niczego ekstra. Przepraszam, dzisiaj znowu głosu nie mam. Właśnie lubię najchętniej szczoteczką po prostu w trakcie mycia zębów po prostu troszeczkę pomasować moje usta i właśnie tym sposobem zrobić sobie taki delikatny peeling, bo tutaj, tak jak mówię, nie muszę przygotowywać sobie jakieś ekstra mieszanki na bazie miodu, cukru czy cuda niewidów. Po prostu szczoteczka wystarczy i o tym też pamiętam częściej, więc to mogę Wam polecić. No i potem nakładam właśnie masło shea lub ten balsam i wszystko jest naprawdę w dobrym stanie. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? A zima oczywiście, właśnie to chciałam jeszcze powiedzieć. Zima jest oczywiście też fajnym takim sezonem, w którym możemy robić różne zabiegi u kosmetyczki. Różne kwasy, peelingi, jakieś takie głębsze, więc tutaj jeżeli macie ochotę, to właśnie możecie ten okres wykorzystać. Chociaż tutaj też uważałabym i nie robiłabym takich zabiegów w takie dni, w które mamy naprawdę grubo minusową temperaturę, bo to też nie jest zbyt dobrze. Lepiej wykorzystać teraz ten czas, gdzie jest mniej więcej około zera, żeby właśnie nie było zbyt zimno, zbyt mocny mróz na zewnątrz. Ja teraz, jak pojadę do Polski na święta, przed świętami kilka dni, to myślę, że też skorzystam właśnie z usług mojej kosmetyczki tam i pójdę sobie, no nie wiem, albo na mikrodermabrazję, albo na peeling kwasowy, peeling migdałowy, bo jeszcze nigdy go tam nie robiłam.
Więc to zobaczę, to myślę, że zdecyduję na miejscu, bo na laser cały czas jakoś na razie odkładam w nie wiadomo na jak długo. I tutaj też świetnie właśnie mieć właśnie takie masło typu masło shea po takim zabiegu, żeby mieć taką jak najprostszą rzecz, która właśnie naszą skórę ukoi, uspokoi, nawilży, odżywi ją, żeby mogła się właśnie sama dobrze zregenerować. Więc ja na pewno też będę tutaj dalej stosowała masło shea, obojętnie na jaki zabieg bym nie poszła. I chyba powiedziałam Wam o wszystkim. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli jeszcze o czymś zapomniałam, to odpowiem na nie, lub jeżeli macie ogólnie jakieś pytania do pielęgnacji tutaj, czy do przedstawianych tutaj produktów. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i żegnam się z Wami do następnego filmiku. Pa!